Panu Michałowi urzędnik nakazał zburzyć wcześniej postawiony budynek. I choć eksperci uznali, że decyzja była błędna, do dziś słowa przepraszam, nie mówiąc o odszkodowaniu majątkowym, pan Michał nie usłyszał. To jest zwykły zjadacz chleba. Jak się pomyli o 10 zł, to zlicytują mu ostatnie majtki. A urzędnik pomyli się o kilkaset tysięcy złotych, tak jak w moim przypadku, i dalej siedział i pił kawę za nasze podatki. I się śmiał z nas wszystkich.